Dzień dobry, witamy Państwa. 17. kolejka trzeciej ligi grupy pierwszej. Błonianka Błonie, Polonia Warszawa. Zapraszam Państwa serdecznie na relację z tego spotkania. Dziś przystępujemy do tego spotkania na pewno w dobrych nastrojach. Po ostatnim zwycięstwie z rezerwami Legii Warszawa na naszym boisku piłkarze Polonii na pewno pozytywnie nakręceni, chętni do zdobycia kolejnych 3 punktów, których wszyscy sobie życzymy. To, o czym też wspominaliśmy przed chwilą w studiu na żywo na naszym YouTubie klubowym. 109. urodziny obchodziliśmy w zeszłym tygodniu i pięknie byłoby to uświęcić dzisiaj zwycięstwem z lokalną Błonianką Błonie. Na boisku właśnie pojawili się piłkarze Polonii dzisiaj jednocześnie w jednolitych czarnych koszulkach, piłkarze Błonianki na zielono. Przejdę może do prezentacji składów obu zespołów, jeśli chodzi o drużynę Polonii. Już Państwo mieli okazję pewnie zobaczyć w studiu na żywo, ci, którzy zaglądali, a ci, którzy dołączyli do nas dopiero teraz, to spieszę z pomocą, jeśli chodzi o drużynę Polonii. W bramce z numerem 48 Dawid Leleń, z numerem 32 Adam Pazio, z numerem 15 Jan Goliński, z numerem 27 Tomasz Wełna, z numerem 19 Grzegorz Wojdyga. Na skrzydle z numerem 22 Wiktor Niewiarowski, w środku z numerem 28 Łukasz Piątek, z numerem 8 Damian Mosiejko, na drugim skrzydle z numerem 21 Daniel Smuga i w ataku z numerem 9 Patryk Paczuk i z numerem 88 Rafał Kujawa. Arbiter dzisiejszego spotkania, co ciekawe, pierwszy raz sędziuje na poziomie trzeciej ligi. Nigdy jeszcze na tym poziomie spotkania nie sędziował. Liczymy, że to dzisiaj nie będzie miało jakiegoś negatywnego wpływu. Życzymy mu oczywiście udanego spotkania, ale musimy mieć to gdzieś na uwadze. Damian Mosiejko ładnie odwrócił się teraz z piłką, przedarł się przez środek boiska. Mosiejko prostowodowe zagranie do Paczuka, rozpędza się Patryk Paczuk, jest polkarny Paczuk! Prosto w Jankowskiego! Jeszcze odbita ta piłka, będzie rzut rożny. Gospodarze, o których wspominaliśmy raczej na przestrzeni swojej historii, również dosyć odległej, bo jako tutaj lokalny klub z Błonia sięgają ta historia lat 1917, ale teraz dośrodkowanie na pole karne i było tam uderzenie na bramkę. Teraz musimy tutaj uważać w defensywie, dobrze na wyprzedzenie Tomek Wełna, musi powalczyć teraz Wiktor Niewiarowski. Niezgoda. Włodarczyk stracił tę piłkę, odzyskał Niewiarowski. Paczuk. Patryk Paczuk utrzymał się przy piłce. Paczuk cały czas tutaj szuka sobie miejsca do środkowania. Do środkowej na pole karne. Jest Niewiarowski, jest uderzenie. Jankowski broni w tej sytuacji, ależ niewiele brakowało. Kolejna dobra akcja Polonii. Fauluje teraz Patryk Paczuk. Otwierała się szansa tutaj dla Polonii na ciekawą akcję, ale skasował ją w porę jeden z obrońców Błonianki. Ale już będzie grał do końca tej połowy ze świadomością, że ma tą żółtą kartkę na koncie i drugi raz zatrzymanie takiej akcji będzie kończyło się czerwoną kartką. Smuga, uderzenie w mur, ćwik. Teraz dobrze rozegrali tą akcję piłkarze Błonianki. Śmieciński goni go, ile sił Adam Pazio i świetny powrót Adama. Dobrze dzisiaj wygląda tutaj w defensywie na prawej stronie Adam Pazio, choć teraz straciliśmy piłkę. Krawczyk. Próba proste podłoga, zagranie do lewej strony. Jest dośrodkowanie na pole karne, ale Mosiejko połapał się tym wszystkim. Krawczyk, uderzenie, świetne, broni Leleń. Jeszcze sytuacja dla piłkarzy Błonianki. Udało się wybić tę piłkę, ale wspaniała interwencja w tej sytuacji Dawida Lelenia. Z autu Błonianka. Ćwik. Mosiejko. Przytomnie tutaj w środkowej strefie boiska reaguje Damian. Wiktor Niewiarowski dobrze tutaj stara się obrócić z piłką i dostarczył ją do środka do Łukasza Piątka. Robi się troszkę miejsca z lewej strony. Biegnie tam Grzegorz Wojdyga. Dośrodkowanie na pole karne. Rafał Kujawa, jest uderzenie! Nie ma bramki! Świetnie znowu tam zareagował. Wydaje mi się, że czubkami palców. Leon Jankowski. Polonia Warszawa w tych staraniach o zdobycie w celu zdobycia bramki. Daniel Smuga, przerzucenie na prawą stronę, tu jest Niewiarowski, ma troszkę miejsca Wiktor. Niewiarowski świetnie przełożył sobie tutaj rywala, Niewiarowski uderzenie lewą nogą, będzie rzut rożny. Dębski, zagranie do prawej strony, już akcja Błonianki,
szybko wymienili teraz podania z pierwszej piłki. Piłkarze gospodarzy już są w polu karnym. Próba uderzenia na bramkę, jeszcze jest szansa. Wycofanie na przedpole karne i Piotr Ćwik. Uderzenie niecelne. Adam Paźr. Do Golińskiego. Tomek Wełn. Kujawa. Wojdyga. Smuga ma teraz mistrzostwo. Daniel Smuga ma piłkę na prawej nodze. Daniel Smuga z dystansu broni Dawid, przepraszam, Leon Jankowski. I zobaczymy, który z polonistów zdecyduje się na prawdopodobnie uderzenie z tej pozycji. Grzegorz Wojdyga obiega piłkę, Mosiejko, uderzenie nad bramką, tym razem niecelnie. Bierze tutaj na plecy zawodnika Błonianki, decyduje się na długie zagranie pod pole karne gospodarzy, ale wybijają oni piłkę. Śmieciński. Otwiera się tutaj lewa strona dla piłkarzy Błonianki, Dobkowski schodzi na lewą nogę, uderzenie, ale... Pewnie i dobrze ustawiony Dawid Leleń interweniuje w tej sytuacji bez problemu. Niewiarowski. Dobrze, tutaj polniści utrzymali się przy piłce, rozgrywają teraz przez środek Wełna. Smuga. Daniel Smuga obrócił się już w stronę pola karnego, ale świetny dribbling Daniela Smugi. Jeszcze cały czas Smuga. Lewa noga. Niecelne uderzenie. Niezgoda. Włodarczyk. Długie zagranie w nasze pole karne. Dobrze interweniuje Wełna. Musi teraz uważać tam Grzegorz Wojdyga, bo przy piłce jest Szymon Śmieciński. Zejście na lewą nogę, dośrodkowanie na pole karne. Jest tutaj Adam Paźro, który pewnie tę piłkę wybije, ale jeszcze jesteśmy pod polem karnym Polonii. Piotr Ćwik. Wełna. Smuga i zdaniem arbitra chyba tam gdzieś zagranie ręką w wykonaniu zawodnika Polonii. Ustawił piłkę Piotr Ćwik i to zobaczymy, który z piłkarzy Błonianki zdecyduje się na uderzenie w tej sytuacji. Właśnie Piotr Ćwik, uderzenie i bramka. Bramka niestety w tej sytuacji. Dobre uderzenie w tej sytuacji Piotra Ćwika, to trzeba przyznać. Zaskoczony Dawid Leleń nie miał chyba szans do tego doskoczyć. I prowadzeniu Błonianka Błonia. Jankowski, podchodzi do niego wysoko Kujawa, ale podanie do lewej strony do Dębskiego. Krawczyk. Włodarczyk. Dobkowski. Przedziera się cały czas Dobkowski, zagranie do lewej strony, jesteśmy w naszym polu karnym, uderzenie. No, próbował tam po długim rogu zmieścić tę piłkę albo dośrodkowywać ją zawodnik z numerem 6, Hubert Władyka. Paźro. Mosiejko. Wełna. No, ma teraz sporo czasu i miejsca, żeby zastanowić się, jak tą akcję rozegrać. Tomek Wełna. Piątek. Paźro. Dośrodkowanie na pole karne. Kujawa, uderzenie głową, ale tym razem nie udało się dobrze tej piłki skontrować. Wełna musi uważać, bo już tutaj nacierał na niego jeden z zawodników Błonianki, ale Tomek przytomnie tę piłkę przerzucił tutaj na lewą stronę. Smuga. Wojdyga po ziemi do Kujawy. Kujawa z pierwszej piłki do Damiana Mosiejko. Mosiejko w pole karne. Wyskoczył tam Niewiarowski. Fakty są takie, że z autu uznawiają gospodarze. Piotr Ćwik w pojedynku z Damianem Mosiejko. Pojedynek dwóch ósemek wygrany przez zawodnika Polonii. Przedłużenie teraz do Patryka Paczuka. Paczuk ma piłkę na prawej nodze. Paczuk szuka miejsca tutaj do oddania strzału. Oskrzydla jednak akcję. Zagranie do Niewiarowskiego. Niewiarowski zablokowany w tej sytuacji, będzie jeszcze rzut rożny dla piłkarzy Polonii. I będzie szansa dla drużyny Polonii. Warszawa ustawiona już w prawym narożniku piłka. Pokazał Daniel Smuga, co będziemy grali. Damian Mosiejko z dystansu. Jankowski wyciągnął się i złapał tę piłkę. Dobra próba Damiana Mosiejki. Starała się utrzymywać ten korzystny rezultat, trzymać piłkę.
teraz bardzo niedokładne wybicie tego stałego fragmentu gry i rusza Polonia. Smuga już obiega lewą stroną Grzegorz Wojdyga. Tworzy się szansa dla czarnych koszul. Smuga cały czas, Smuga prawa noga, uderzenie, ale nad bramką wściekły teraz Daniel Smuga. No, na pewno dla nich to bardzo korzystny rezultat po tym debiucie na trzecioligowych boiskach. Przypominamy Beniaminek trzeciej ligi. Teraz jednak dobrze zgranie do środka. Jest uderzenie, jest bramka, jest gol! Adam Pazio! Jeszcze piłka odbiła się tam od jednego zawodnika w polu karnym, ale to nie ma znaczenia. Adam Pazio doprowadza do remisu w tej sytuacji. Dobkowski. Zagranie do środka, tu jest Władyka, ale trafił prosto w Damiana Mosiejkę. Teraz tam zwija się z bólu jeden z zawodników Polonianki, ale kontynuują grę piłkarze Polonii. Kujawa świetnie tutaj przedryblował kilku zawodników Błonianki. Już jesteśmy na połowie rywala. Smuga. Daniel Smuga. Wojdyga. Dośrodkowanie na pole karne, ale tutaj nie dotarła piłka do Wiktora Niewiarowskiego. Przekazał tam kartkę ze zmianą jeden z asystentów w drużynie gościa, więc pewnie w drużynie gospodarza, więc będzie zmiana. Teraz niestety niedokładne zagranie polonistów. Próbują wyjść z kontrą gospodarze. Minął się teraz z piłką Łukasz Piątek. Nie udało się mu niestety tej akcji przerwać, ale jeszcze jest szansa. Śmieciński. Zagranie do prawej strony. Tu jest Brewczyński. Przerzut na lewą stronę. I uderzenie Krawczyka. Dobra interwencja w tej sytuacji Dawida Lelenia. Niezgoda. Brewczyński. Śmieciński. Piłka na lewej nodze, uderzenie. Ale ten strzał nie miał na tyle mocy, by zaskoczyć Dawida Lelenia. Ustawił już piłkę Adam Pazio. Zagęszczenie tutaj mamy w 16. Adam Pazio, Paczuk, minęła ta piłka wszystkich zawodników i jest w rękach Leona Jankowskiego. Ale jeszcze kwadrans walki o to, żeby wywieźć tutaj korzystny rezultat. Już wiele tych meczów w tym roku nam nie zostało. Teraz świetnie jednak Niewiarowski przechwytuje piłkę. Niewiarowski, uderzenie, broni Jankowski. Jeszcze zamyka to Paczuk. Wpadł do bramki Leon Jankowski, ale jest, sędzia wskazuje na środek boiska, więc jest bramka dla Polonii. Świetny przechwyt Niewiarowskiego. Uderzenie, piłka wpada do bramki razem z Leonem Jankowskim i Polonia Warszawa na prowadzeniu od 75. minuty spotkania. Niezgoda. Brewczyński wraca tutaj do defensywy pomóc Kamil Słoma. Niezgoda, ale widzimy, nie ma pomysłu tutaj za bardzo w jaki sposób rozegrać tę piłkę, chociaż teraz przydali się prawą stroną. Brewczyński, dośrodkowanie groźne na pole karne. Minęło wszystkich zawodników. Jeszcze Śmieciński, ale strzał niecelny. Ćwik, ale dobrze ustawiony Łukasz Piątek. Mosiejko, Paczuk. Mosiejko, prawą stroną potęża Łyszkowski, ma mnóstwo miejsca. Do środka Mosiejko, Radziński. Radziński utrzymał się przy piłce. Uderzenie broni Leon Jankowski. Dobra akcja juniora Radzińskiego w tej sytuacji. Ale wznowili grę już gospodarze. Dobrze ustawiony Damian Mosiejko i teraz szansa dla kontra dla polonistów. Mosiejko, prawą stroną obiega Łyszkowski. Mosiejko decyduje się na strzał z dystansu.